Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Kalejdoskop Seniora. Biuro Krajowe WHO, Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, zorganizowało szkolenie związane z ważnymi nawykami w czasie stresu. Powstał do tego również bezpłatny, specjalny, ilustrowany przewodnik, który chciałbym Państwu serdecznie dziś polecić. To jest poradnik Światowej Organizacji Zdrowia na temat radzenia sobie ze stresem i radzenia sobie z przeciwnościami losu. Ten przewodnik jest przeznaczony dla każdego, kto doświadcza stresu, niezależnie od miejsca zamieszkania i okoliczności. Wystarczy dosłownie kilka minut każdego dnia, aby przećwiczyć techniki samodzielnego radzenia sobie ze stresem. Poradnik w internecie jest dostępny za darmo. O tym, jak stres wpływa na organizm, doskonale wiedzą specjaliści. Radzenie sobie ze stresem jest o tyle ważne, że stres ma przede wszystkim negatywny wpływ na nasze zdrowie. Tak? Nie tylko na takie zdrowie psychiczne, ale też na nasze zdrowie fizyczne. Bo człowiek, który jest zestresowany, to jest nie tylko właśnie jakieś takie przykre myśli, ale też ciało, które po prostu doświadcza tych wszystkich nieprzyjemnych oznak stresu. Dlatego ważna jest wiedza, jak radzić sobie ze stresem, bo wiele zależy od nas. Często sami możemy sobie pomóc. Nie każda też trudna sytuacja wymaga takiej specjalistycznej pracy z psychologiem czy z psychoterapeutą. Możemy sobie pomóc właśnie w taki też skuteczny sposób, wykorzystując oparte na dowodach metody pomocy. I właśnie ten program Ważne nawyki w sytuacjach stresu jest czymś takim, co pomaga poradzić sobie ze stresem. Zorganizowane szkolenie dla liderów, którzy w praktyczny sposób poznali metody przydatne w pracy z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej. To jest też takie szkolenie z zakresu samopomocy, czyli dla samej siebie, w różnych aspektach związanych ze stresem i w kryzysie takim stresowym. No w mojej pracy na co dzień spotykam się z sytuacjami kryzysowymi, a docelowo jak już przejdę cały proces tutaj nauki, to będę mogła prowadzić szkolenia dla innych osób, żeby je wspierać też w kryzysie stresowym. Podczas szkolenia wykorzystywano napisaną pod auspicjami WHO książkę z praktycznymi ćwiczeniami dla liderów. Posібник складається з 5 розділів і вони описані такі, знаєте, у вигляді наче коміксу. Książka jest bardzo dostępna, można ją ściągnąć spokojnie ze strony WHO, dostępna w języku polskim, języku ukraińskim czy bardzo wielu innych językach, bo tłumaczona na bardzo wiele języków. Składa się z 5 rozdziałów, w których opisane są kolejne nawarstwiające się na siebie nawyki, umiejętności, które możemy przyswoić. Wszystko jest napisane bardzo dostępnym językiem, jest to coś na pograniczu podręcznika i de facto komiksu, tak żeby to było jak najbardziej zrozumiałe. Jednakże jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że dla kogoś jest to niezrozumiałe, to poza pracą całkowicie samodzielną można również skorzystać z pomocy tak zwanego facylitatora, bądź też asystenta. I właśnie takie szkolenie dla facylitatorów i później dla trenerów takich asystentów, facylitatorów właśnie tutaj prowadzimy. Uczestnicy już widzą, komu ta wiedza przydać najbardziej. Na pewno dla wszystkich opiekunów ukraińskich, którzy tutaj przyjechali, żeby mogli też tą metodę zabrać ze sobą w możliwości powrotu do domu i żeby też byli w stanie sobie obecnie poradzić z ciągłym napływającym stresem, bo oni jednak są w pracy bardzo długo, 24 na dobę od roku, więc jest to bardzo, bardzo trudna sytuacja. Jeżeli chodzi z punktu widzenia fundacji, to myślę sobie, że to jest szkolenie bardzo potrzebne wszystkim pracownikom. Wrocław ma oficjalnie nowy gitarowy rekord świata, również dzięki środowisku seniorów. Legendarne Hey Joe Jimiego Hendrixa zagrało razem 7967 gitarzystów i gitarzystek zgromadzonych na wrocławskim rynku. To trzeba zobaczyć i usłyszeć jeszcze raz. Brak mi słów, powiem szczerze, bo był wyjątkowo energetyczny, wyjątkowo pozytywny. Każdy rekord jest wspaniały i pozytywny, ale ten po prostu przeszedł wszystkie możliwości, aż mam ciarki na plecach, jak sobie o tym pomyślę, po prostu była taka jazda. Jest super, zawsze było super. Byliśmy 4 lata temu, później pandemia, niestety nie mogliśmy być. Jest super, zawsze jest super. Ten tłum, ten klimat i dźwięk gitar. Dzisiaj pierwszy raz mam ukulele, tak więc będzie lekka zmiana dla mnie. A który raz już pan bije rekord? 5., 6? Publiczność, jak się bawi, no, przede wszystkim. Wrocław jest miastem kultury, nie? Dźwięk gitar i tych ludzi z gitarami.
tym roku pobić rekord i stąd właśnie moja obecność. Czyli pierwszy raz? Tak, pierwszy raz, jestem z rodziną, także jeszcze za nami są, tak właśnie. No jak się podoba ten pierwszy raz? No super. Uni vibe, o tym, żeby być razem, o tym, że chociażby tutaj na rynku muzyka naprawdę nas łączy i jest ponad wszystkimi podziałami. Zupełnie wszelkie programy, nawet polityczne, przestają być ważne, bo po prostu cieszymy się muzyką, cieszymy się, że jesteśmy razem i to jest największa wartość naszego festiwalu. No, atmosfera, można spotkać wielu fajnych ludzi, no i wielu ludzi, którzy tak samo jak ja lubią. Przyjechaliśmy spod Szczecina i jechaliśmy w deszczu. Wiedzieliśmy, że jak się tu przyjedzie, to musi być pogoda, musi być słońce, bo to zawsze jest słońce. To jest gitarowe serce Europy i świata. Oczywiście 1 maja zapraszamy do Wrocławia, bo 1 maja we Wrocławiu to nie jest święto pracy, tylko to jest święto gitary. Także przybywajcie. Ja jeszcze powiem o tym znaku może dwa słowa. To jest UIV, Uniting Vibration, jednocząca wibracja muzyki. To jest coś, co się dzieje tutaj we Wrocławiu co roku, dlatego warto być 1 maja na rynku we Wrocławiu. Zapraszam dziś również do wrocławskiej przestrzeni trzeciego wieku, która to razem z Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej na Majówkę zorganizowali w biało-czerwonych barwach Narodowy Bal Patriotyczny. Poloneza wówczas zatańczył prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, a sama przestrzeń zaprasza na kolejne majowe atrakcje, w tym również warsztaty rękodzielnicze dla seniorów. Przestrzeń trzeciego wieku maj upłynie pod znakiem wydarzeń muzycznych i święta Dnia Matki. I już najbliższą sobotę, 13 maja o godzinie 16, odbędzie się kolejne ze spotkań Sobota ze Swingiem. Tym razem Bogdan Skiedrzyński, trio, zaprasza na, myślę, kolejny ciekawy koncert. 26 maja o godzinie 16 zaplanowano występ chóru senioralnego Grunwald. To zapoczątkuje serię wystąpień chórów senioralnych. Kolejny koncert 29 maja, chór Compassione, chór nagrodzony licznymi nagrodami, jedną z większych na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Senioralnych i też będzie to koncert dedykowany w okolicach właśnie tego dnia mamy. I kolejny później koncert, to jest koncert Wrocławskiego Chóru Seniora. Koncert odbędzie się 30 maja. Przestrzeń trzeciego wieku ostatniego dnia miesiąca zaplanowała wydarzenie międzypokoleniowe, nie tylko dla seniorów, ale dla całych rodzin. Teraz zaczynamy wydawanie wejściówek. Będziemy zapraszać wszystkich na ogromny swingowy piknik nad Odrą pod tytułem W ogrodach wodnika na kocyku. To będzie taka nowa inicjatywa i 31 maja w godzinach wieczornych zapraszamy mieszkańców Wrocławia, już nie tylko seniorów, bo chodzi nam też o takie działanie bardzo międzypokoleniowe i zapraszamy razem z koc po to, żeby mieszkańcy zabrali ze sobą koc. No i na tym kocu będą mieli możliwość uczestniczyć w świetnym koncercie. Koncert będzie swingowy, ale z takimi elementami jazzu Nowego Orleanu, orkiestry Glenna Millera. Oprócz koncertu raz w miesiącu organizowane są wyjścia na zwiedzanie wystawy w Centrum Historii Zajezdnia, wystawy Golgota Wschodu i wystawy Łukaszowscy Nowy Jork 39. Na wyjścia obowiązują zapisy. Zapraszamy seniorów do zapisów na zajęcia edukacja samorządowa, którą realizujemy w ratuszu. I to są takie dwa najczęściej etapy tego spotkania. To się dzieje w każdy wtorek, ale obowiązują zapisy. I na początku spotykamy się w sali sesyjnej, gdzie seniorzy mają możliwość jakby udziału w takiej troszeczkę inicjowanej radzie sesji Rady Miasta. Oprócz tego na seniorów czekają warsztaty artystyczne. Na wszystkie zajęcia trzeba się jednak wcześniej zapisać.
Moim i Państwa gościem dziś w naszym studiu jest pani Joanna Rajnda z działu do spraw imprez i projektów Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Wrocławia. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani Joanno, 2016 rok to wtedy, kiedy otwieraliśmy tutaj we Wrocławiu bulwar Ksawerego Dynikowskiego, uznaliście Państwo, że tą Odrę należałoby wypromować na cały Dolny Śląsk, ba, nawet i na cały świat, bo jak popatrzymy na turystów, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, to tak się dzieje. Mamy piękną rzecz, którą chcemy się pochwalić. Co przyszykowaliście na tą siódmą z kolei edycję? Siódma edycja jest wyjątkowa. Ponieważ, no tak jak wszyscy wiedzą, a może nie wszyscy wiedzą, we Wrocławiu jest 5 rzek i 2 cieki, które przy dobrej woli można uznać za rzeki. W związku z czym można powiedzieć, że mamy 7 rzek we Wrocławiu. Więc siódma edycja Dnia Odry. Symboliczna miała być. Postanowiliśmy obejść te 7 urodziny tak bardziej hucznie niż do tej pory. Wyszło 9 dni, choć początkowo miało być 7, ale jak to mówią, od nadmiaru głowa nie boli, więc myślę, że to nawet lepiej, że mamy 9 dni, a nie 7. W różnych lokalizacjach, proszę Państwa. Tak, też w różnych ważne, lokalizacjach, tak, właściwie powiemy. Wzdłuż całej Odry się będziemy bawić, będziemy świętować. Ta pierwsza edycja była dosyć skromna, to był tylko piknik nad Odrą, chcieliśmy pokazać zrewitalizowany bulwar Ksawerego Dunikowskiego, ale tak się spodobała ta impreza naszym mieszkańcom i tym, którzy Wrocław tego dnia akurat odwiedzili, że postanowiliśmy kontynuować. I już w kolejnym roku pod nazwą Dzień Odry witaliśmy wszystkich na kolejnym pikniku. Od tamtej pory bawimy się co roku i tak doszliśmy do 7 urodzin Dnia Odry. Tak jak Państwo słyszeliście, bo to nie jest tak, że na pikniku też stanęło, to znaczy udało się w te 9 dni, no użyję kolokwializmu, wcisnąć dodatkowe wydarzenia. Nie powiedzieliśmy jeszcze, kiedy one się, drodzy Państwo, rozpoczynają, ale mamy konkretne daty, proszę o tym pamiętajmy, od 13 do 21 maja. Pani Joanno, proszę powiedzieć, co jeszcze oprócz tradycyjnego pikniku odrzeńskiego? Oprócz tradycyjnego pikniku odrzeńskiego czeka nas wiele różnych atrakcji. Tak jak mówiłam, zaczynamy od 13 maja. 13 maja warsztaty origami w Magnolia Park i gra miejska związana z Odrą. Potem 15 maja odsłaniamy tablicę poświęconą mostom pomorskim po rewitalizacji na mostach pomorskich i odsłaniamy wystawę Urzeka mnie Odra na bulwarze Dunikowskiego o godzinie 15. Od 15 do 18 maja w Odra Centrum odbywają się rozmowy o rzece. Tu się odbędą 3 rozmowy. Zapraszamy na nich wszystkich, bo te rozmowy są otwarte. Każdy może przyjść i porozmawiać o rzece. Będą bardzo ciekawi paneliści. Będziemy rozmawiać na 3 takie jakby główne tematy. Jeden będzie dotyczył ekologii, jeden przyszłości Odry, a jeden właśnie życia nad Odrą, tej rekreacji, rozrywki, którą możemy nad nią uprawiać. Oprócz tego mamy w programie spacery z przewodnikiem. Na te spacery też serdecznie zapraszamy wszystkich. Można sprawdzić na stronie internetowej, kiedy który spacer się odbywa. Wszystkie są bezpłatne, wszystkie są bardzo ciekawe. I zapraszamy również na koncert, który będzie zwieńczeniem dnia tego głównego, kulminacyjnego, czyli soboty. W sobotę od godziny 17 na bulwarze Politechniki. Najpierw zagrają wrocławscy artyści koncert dla Odry właśnie, w czasie którego będziemy zbierać pieniądze na zarybienie Odry po tym, co się jej przydarzyło w roku ubiegłym. A od godziny 19 gwiazdy tegoroczne, czyli zespół Jamal i zespół Wawa Muffin. I zakończymy wszystko 21 maja piknikiem rekreacyjno-sportowym na ulicy Nagrobli, na terenie klubu AZS Wratislavia. Tam będzie można spróbować swoich sił na supie, na kajaku, ale też Szkolny Związek Sportowy zapewni różne atrakcje i rywalizacje na lądzie, w związku z czym zapraszamy Państwa całymi rodzinami na to wydarzenie. Są takie aktywności, na które trzeba będzie się zapisać. Na przykład w sobotę 13 maja w Magnolia Park będzie
gra miejska dotycząca Odry i na tę grę miejską trzeba się zapisać na stronie Magnolia Park. Będą też warsztaty origami, na które już się zapisywać nie trzeba, ale za to każdy, kto złoży na tych warsztatach łódeczkę, pobierze specjalny kupon i zjawi się na pikniku 20 maja na bulwarze Dunikowskiego, dostanie drobny upominek za to, że taką łódeczkę złożył. Zapisy też obowiązują na wykład i warsztaty, które organizuje Muzeum Narodowe. I zapisy jeszcze mamy na spływ kajakowy z panem Dominikiem Dobrowolskim, który jest bardzo aktywnym działaczem na rzecz odrodzenia Odry, na rzecz oczyszczenia Odry i poprowadzi takim szlakiem i opowie o tym, jak właśnie o tę rzekę należałoby dbać. Ten spływ odbędzie się 20 maja w dniu pikniku. Należy się na niego zapisać. Wszystkie szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wroclaw.pl. Tam też można znaleźć informacje o tym, gdzie i jak należy się zapisać. Poza tym warto wspomnieć, że wszystkie te atrakcje zorganizowane przez nas w ramach obchodów Dnia Odry są bezpłatne. Na żadną z nich nie obowiązują żadne bilety, wszędzie można przyjść za darmo. Wszystko jest otwarte. Przyłączamy się do tego zaproszenia. Wspomniany portal miejski miasta Wrocławia, wrocław.pl, tam, drodzy Państwo, znajdziecie szczegółowy program wydarzenia. Zatem świętujmy kolejne urodziny Odry we Wrocławiu. Dziękuję Pani bardzo za te informacje, a także za przybliżenie szczegółów związanych z programem na tegoroczną edycję. Pani Joanna Rańda z działu do spraw impresji projektu Wydziału Promocji Miasta i Turystyki była moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie Kalejdoskop Seniora. Dziękuję bardzo, do widzenia. I tym akcentem kończymy na dziś. Ja widzę się z Państwem już za 2 tygodnie. Do zobaczenia.